my wiemy w każdej sekundzie, wiemy, gdzie dani zawodnicy znajdowali się na boisku. Wiemy, w jaki sposób oni się poruszali. Kwestia jest tylko zwizualizowania tych danych i wyciągnięcia wniosków poprzez odpowiednie zadane pytanie do systemu. Dzisiaj oczywiście ta funkcjonalność, nie mówię, że ona jest napisana, tak, ale my mamy te dane, tylko trzeba byłoby po prostu wyłuskać te informacje z systemu. Chyba jako jedyna firma na świecie, trochę też odpowiadając na pytanie tutaj pana, mamy w naszym systemie, w aplikacji trenerskiej, jak i zawodniczej, markery, które mogą oznaczać tak naprawdę zdarzenia, które trener chciałby zbadać. Mamy tutaj znaczniki, które możemy wykorzystać do oznaczania pewnych zdarzeń dla konkretnego zawodnika, jak i dla całej grupy. Tak tłumacząc najprościej, na przykład dla zawodnika możemy oznaczać, tagować zdarzenie pod tytułem celnie podał piłkę albo niecelnie. I system odpowie, co wpływa na to, że ten znacznik się dzieje. Bo tak naprawdę system nie musi wiedzieć, że to jest celnie, tak? Ale pod znacznikiem A wiemy, że to jest jak gdyby opis tego znacznika jest celnie. I system odpowiada, co wpływa na to, że ten zawodnik traci na przykład celność. Jeżeli chodzi o znaczniki na przykład dla całej grupy, możemy oznaczać to... A co to może być na przykład, jak już przy tym... Na przykład zawodnik, który przekracza pewną wartość tętna, jest niecelny, tak? Jeżeli na przykład jego, albo może być to zbiór pewnych zmiennych, tak? Gdzie tak, tętno, jakaś wartość dystansu przebiegniętego w najwyższej strefie prędkości, do tego ilość przeciążeń powoduje, że ten zawodnik traci celność. Czyli noga wypoczęta i... Tak jest, noga. Dwie różne nogi, tak? dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o te znaczniki grupowe, to jest właśnie odpowiedź na zadane pytanie przez pana, gdzie możemy sobie oznaczyć stracone i strzelone bramki. I na przykład system powie nam, dlaczego my bramki tracimy. Że Kazio z Ziutkiem grają na pozycji środkowego obrońcy. Zwykle drużyna traci bramkę, jak oni grają ze sobą i są oddaleni od siebie o 15 metrów. I do tego znajdują się w najwyższej... Ale to musimy napisać jako trenerzy? Nie, to też jest fakt? Nie, to nie. Każdy musi tagować pewnego rodzaju zdarzenia. Aha. Jeżeli byśmy w całej rundzie tagowali sobie pod znacznikiem A, i opisalibyśmy go, stracone bramki, i byśmy sobie każdą naszą bramkę straconą tagowali, to ona jakby w każdy... Algorytm wyłapie po prostu wspólne części ze wszystkich dokładnie, tagowanych. System przeanalizuje to wszystko za pomocą algorytmów, to co ma wpływ, że ten znacznik się dzieje. I to mogą być różne rzeczy. Tak jak wspomniałem, że dwójka zawodników jest za daleko od siebie. Albo w najwyższej strefie tętna przebywa właśnie ta dwójka, dlatego tracimy. Albo właśnie ma pokonany dystans w sprincie taki i taki, albo przeciążenia, suma tych przeciążeń będzie zbyt duża, prawda? Albo będzie odwrócony względem stron świata w tą, a nie inną stronę. I tutaj na tej podstawie możemy wyciągać wnioski.